Witam Państwa w komentarzu walutowym BOS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 5 czerwca, godzina 7.50, w związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech najciekawszych, czterech głównych parach walutowych. Tradycyjnie zaczynam od rynku euro-dolara. No i tutaj co widzimy, to, że euro-dolar zdołał sforsować ten zakres dwóch średnich, średniej sukcesyjnej, średniej dwóch sukcesyjnej. Sforsowanie tego zakresu jest bezpośrednią reakcją na poniedziałkowe dane, słabsze dane indeksu ISM, czyli taka odmiana z dużą tradycją indeksu PMI dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. No i tutaj w tej chwili widzimy jakąś próbę zbudowania dalszych wzrostów, jednocześnie wydaje się, że tutaj okolice 1,31,40 około to są okolice, które mogą powstrzymać ten rajd. Między innymi dlatego, że cały czas mamy dwa tematy w tle, czyli ewentualne ujemne stopy depozytowe w strefie euro. Mało prawdopodobne, ale spekulacje jak najbardziej trwają. Tutaj kluczowa będzie w tym zakresie decyzja, może nie Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ te stopy zostaną na poziomie, który jest aktualnie, ale retoryka Mario Dragiego po posiedzeniu. W przypadku dolara, no to jak wiadomo, gramy cały czas pod Fed, pod zamknięcie programu QE. Wydaje się, że w świetle ostatnich gorszych trochę danych troszkę nam się to oddaliło, ale ten temat oczywiście wróci, także wydaje się, że to 1,31,40 są tymi okolicami, które mogą spowodować korektę w dół i próbę zejścia niżej na eurodolarze. W przypadku euro-złotego, no to wiadomo, że dzisiaj mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, decyzja o godzinie 13, konferencja o godzinie 16. Obniżka stóp o 25 punktów bazowych wydaje się być w cenach. Wydaje się być w cenach z uwagi na ten impuls. Ten impuls oczywiście nie pochodzi tutaj z rynku krajowego, ale na pewno część obserwatorów zakładała, że nawet impuls nawet może skłonić RPP do nieobniżania stóp procentowych i wejścia w stadium wait and see. Także zobaczymy, czy RPP po raz kolejny zaskoczy rynków. Tak jak wspomniałem, 25 punktów bazowych jest w cenach. Brak obniżki powinien mocniej do tego w kierunku 4,20, a sama obniżka nie powinna mu mocno zaszkodzić, ponieważ zobaczylibyśmy też polepszenie się sytuacji na rynku polskiego długu, więc złoty tradycyjnie by troszkę za tym rynkiem poszedł. Trzecią parą jest USD-Yen. USD-Yen, czyli USD-JPY, para, która, jak Państwo widzą, jest bardzo mocno związana z indeksem Nikkei. To jest akurat futures na indeks Nikkei. Często tutaj pokazujemy tą korelację, ponieważ korelacja jest tak klarowna. Mocny spadek indeksu Nikkei, ponieważ ten indeks dość mocno się porusza na ogół. Grane pod zejście, obniżenie programu QE, no powoduje nam tak zwany wzrost awersji do ryzyka na rynkach. Wzrost awersji do ryzyka na rynkach promieniuje bardziej bezpieczna aktywa, a jen japoński, pomimo tego, że tyle się na nim działo i tyle było różnych działań z strony Banku Japonii, w dalszym ciągu ma status takiej bezpiecznej przystani. Także jeżeli indeks Nikkei spada, to inwestorzy wolą mieć jena niż akcje. Tu również warto wspomnieć, że rząd teraz w Japonii stara się troszkę odwrócić tą korelację, czyli skłonić publiczne fundusze emerytalne do większych inwestycji w akcje, czyli w inwestycje na rynku i japońskim, i zagranicznym. Także to powinno też troszkę osłabić jena z uwagi na polepszenie się koniunktury giełdowej. Oczywiście tutaj taka decyzja nie miałaby tak naprawdę sensu, jeżeli Fed zaczął ograniczać program QE, bo wtedy indeksy miałby tak naprawdę klarowny południowy kierunek. No i ostatnia para AUD-USD, o której wspominamy z uwagi na słabsze dane fundamentalne z Australii. Produkt krajowy brutto za pierwszy kwartał wyniósł 2,5% wobec spodziewanych 2,7%. No, jest to dość mocne topnięcie z 3,1% poprzednio.
Zresztą widać to też również dość klarownie na rynku dolara australijskiego, który znajduje się pod mocną presją. Tutaj widać, że ta strefa, którą poprzednio Państwu wyznaczyłem, złapała nam tutaj troszkę te spadki. Niemniej widać, że tutaj nawet jakaś korekcja tutaj w górę w kierunku 0,99, jedynki parytetu, no to tak naprawdę będzie to jakieś odbicie. Wydaje się, że tutaj w perspektywie gorszych danych z Chin i tego ściągania pieniędzy przez Fed z rynku, no to kierunek dla AUD będzie mógł być jeden w przyszłości, czyli południe. Niemniej oczywiście tutaj zobaczymy, jak rynek sobie poradzi z tą strefą i na ile będzie to dragowanie tutaj wiarygodne. Dziękuję za uwagę.